moich YouTube'owych fanów po w sumie miesięcznej przerwie takiej, którą sobie postanowiłem zrobić tak w sumie od roweru i od nagrywania. Wracam, właśnie jedziemy do Koninek, żeby trochę pojeździć, zobaczyć jak to się robi po miesiącu. Zobaczymy jak to będzie. Kamerzysta. Jesteśmy na miejscu, będziemy jeździć na rowerach. Z tobą to nic, tylko kręcić. Kurde, no taka pogoda jakby została na dłużej, to by było coś pięknego. Taka jesień. Taka jesień do maja, a od maja znów już wiosna. Co? No taka jesień, taka do maja. Do maja. A potem już lato już... chyba. Nie, wiosnę lubię. W maju jak w raju. Będziesz podjeżdżał? Będę podjeżdżał, no. Jeszcze sobie zrobię podjeździk. Bo to jest chyba tam 35 minut jakoś. 30, no coś takiego. Podjeżdżę, zjadę i akurat może będzie 12, to... Anioł Pański. Co? To Anioł Pański. No. Na początek pojadę w sumie taką najbardziej oklepaną traską w sumie z zawodów i chyba jedną z pierwszych, które tu powstały. Jest też najszybsza i chyba najmniej sprawiająca dla mnie, przynajmniej fan, szczególnie na endurówce. No ale na rozgrzewkę może być. Jeszcze chyba muszę troszkę odkręcić, bo jest dość chłodno i dość zimno. A, hopeczko. Ojej, ale się tłuczę. Kurde, trochę razi słońce w niektórych miejscach.
jedzonko zrobione. Jedzonko! Wracam nie tylko na rower do takiej jazdy i do takich już stricte treningów, ale też do diety. I w sumie już zacząłem tak na poważnie, czyli truskaweczki, twarożek, makaron na rower idealne z przepisu od dietektywów, także wszystko idzie już tak jak ma być. Tutaj nie należy do najszybszych, można trochę zmarznąć, ale w sumie i tak fajnie jest, że jest w ogóle. Trasy też nie są jakieś rewelacyjne, w sensie w rewelacyjnej kondycji, ale też w sumie fajnie, że są i jest gdzie jeździć, bo przede wszystkim no, działa to w większości roku i nawet na jesień czy tam wczesną wiosnę można tutaj fajnie pojeździć i no i są całkiem nie najgorsze te warunki, także często tu przyjeżdżam i jeżdżę, no bo jest dość blisko, jest dość fajnie, także zobaczycie pewnie jak to wygląda na filmikach. A jeśli chcecie poczuć odrobinę klimatu tras w Szkocji, jakie były na EWS-ie, to musicie koniecznie przyjechać tutaj do Koninek. Jak zjedziecie w sumie z tej dojazdowej drogi głównej, to tutaj zaraz w prawo zaczyna się traska, gdzie właśnie jest mega odzwierciedlone to, jak było na EWS-ie, jak wyglądały trasy na EWS-ie. Ciasne zakręty, wąsko pomiędzy drzewami, w miarę szybko, trochę tam podjazdu, trochę tak dość mocno ciemno w lesie, także przejadę teraz, pokażę wam tą traskę i no i jak macie ochotę pojeździć, no to chyba jedna z najlepszych opcji tutaj. Jest wbita tabliczka biała z napisem i zaczynamy takimi ciasnymi zakrętami. Ohoho. Trochę liści, trochę kamieni. Jest też malutki podjeździk do popedałowania troszkę. To prawdziwe enduro. Jeszcze trochę ściółeczki nawet jest. No i tu już wpadamy na klasyczną końcówkę. Nie jest zbyt długa, ale przynajmniej fajna.
No i ja dojechałem właśnie do domu. W sumie było całkiem fajnie, no jak na listopad to nie ma co narzekać na pogodę, chociaż było turbo zimno i turbo zmarzłem. No ale fajnie, fajnie. Cieszę się, że byłem, cieszę się, że pojeździłem.